Skoro ja spróbuję nawiązać w punkcie wyjścia do tego, do tej małej dyskusji, która na początku zrodziła się z Sebastianem Gałeckim. Sebastian wskazywał naukę jako tą płaszczyznę, która chroni nas przed ideologią, czy przed ideologizacją. A ja będę próbował właśnie pokazać, że nauka wcale nie jest obszarem jakimś takim chronionym jakby w sposób automatyczny czy w sposób absolutny. Będę starał się pokazać, że także ona jest niestety wystawiona na ryzyko ideologizacji i że jest wystawione na ryzyko idolatryzacji całe zaplecze metodologiczne. Dlatego, że generalnie te dwa terminy, które tu się pojawiają, a mianowicie ideologizacja i idolatryzacja, one dotyczą trochę tego samego, trochę nie tego samego. To znaczy ideologizacja dotyczy nauki jako takiej, natomiast idolatryzacja dotyczy konkretnie metody naukowej. Oczywiście jak się ma nauka do metody naukowej, no to gdzieś tam się pojawi ten wątek. No i głównym jakby spektrum moich zainteresowań będzie problem naturalizmu metodologicznego, czyli no pewnego backgroundu, który dzisiaj świadczy w znacznej mierze o naukowości nauki, jeśli tak można powiedzieć. Przez naukę ja zasadniczo będę rozumiał science. Natomiast będę starał się pokazać, że ten problem ideologizacji pojawia się między innymi w tym momencie, kiedy science próbują być czymś więcej niż science, próbują wchłonąć nie tylko że nauki humanistyczne, ale próbują wchłonąć także do pewnego stopnia filozofię, teologię i szeroko rozumianą generalnie metafizykę. Mam wrażenie, że dosyć ciekawą egzemplifikacją tego, co będę próbował powiedzieć, jest cytat, który sobie na początek wrzuciłem z Wernera Heisenberga. Tym, co obserwuję, nie jest przyroda sama w sobie, lecz przyroda, jaka odpowiada naszej metodzie poznania. I to wszystko jest podlane u mnie przynajmniej sosem pytania o możliwość neutralności światopoglądowej no takiego zjawiska, jakim jest nauka. O co się właściwie rozchodzi, tak? Dwa słowa powiedziałem o ideologizacji i idolatryzacji. Oczywiście należałoby pewnie poczynić głębsze analizy na temat zakresów takich pojęć jak ideologia, światopogląd, filozofia, nauka i pewnie jeszcze parę innych. O, jedna rzecz tam jest niewidoczna, ale to zaraz Państwu dopowiem. Natomiast ja przyjmę pewne bardzo wąskie rozumienie ideologii, a mianowicie przez ideologię będę rozumiał traktowanie, trochę tautologicznie zabrzmi, ale to tak będzie, traktowanie czegoś jako tego, czym to nie jest. O, w ten sposób. To znaczy, generalnie podstawowy problem, który będę starał się przeanalizować, to takie zjawisko, czym jest, kiedy i jak dochodzi współcześnie do ideologizacji nauki i do idolatryzacji metody naukowej, a więc przedstawiania tez filozoficzno-światopoglądowych, wel metafizycznych, jako naukowych oraz utożsamiania metody w domyśle naukowej tak z badaną rzeczywistością. To znaczy, krótko mówiąc, tak prosto. W którym momencie naukowiec zaczyna wypowiadać tezy, które nie są tezami naukowymi par excellence, tylko tezami światopoglądowymi bądź filozoficznymi, natomiast on podaje je jako tezy naukowe, które w jego mniemaniu mają być tezami właśnie aświatopoglądowymi. Mało tego, określenie ich jako naukowych funkcjonuje także jako metoda ich uwiarygadniania. Tak? Jakoby tezy światopoglądowe i filozoficzne no, były powiązane jednak z jakimiś upodobaniami, generalnie trąciły jakąś dozą subiektywizmu, aksjologizacji i tym podobnymi, natomiast twarda nauka bada nam twardą, obiektywną rzeczywistość i tak dalej.
Tu się pojawia, to jest bardzo ciekawa rzecz, wrzuciłem cytat z niejakiego Daniela Denneta, który sam moim zdaniem ulega tego typu tendencjom ideologizacyjnym, który mówi tak, nie ma czegoś takiego jak nauka od filozofii, jest tylko nauka, której filozoficzne podstawy są przyjmowane bez zastanowienia. Ta druga część jest szczególnie interesująca. Ja mam takie dosyć dojmujące wrażenie, że sam Dennett, to jest moja interpretacja tego fragmentu, że sam Dennett przyznaje się częściowo do tego, że w nauce są lansowane pewne tezy światopoglądowe, tylko całe szczęście nikt się nad tym nie zastanawia i dlatego da radę je lansować. To znaczy, jakby się ktoś rzeczywiście pochylił nad takim trochę filozoficznym zapleczem właśnie tego, jak się wydarza nauka, no to by się okazało, że tam wiele nienaukowych tez jest lansowanych, tak? I teraz, współczesnym kontekstem, w którym ja na to zjawisko chcę zwrócić uwagę, są dwa konteksty jakby. Z jednej strony to jest problem demarkacji pomiędzy nauką a religią, filozofią i nauką, nauką i pseudonauką, tak? To są takie płaszczyzny jakby merytoryczne. Druga płaszczyzna to jest płaszczyzna wydarzania się nauki w sferze kultury. I szczególnie ciekawym kontekstem jest tak zwana trzecia kultura. To jest wyrażenie Brockmana. Dwie kultury to generalnie... Bo trzecia kultura to jest jakby przekroczenie stanu dwóch kultur. Dwie kultury, o których pisze Snow, chodzi generalnie o kultury jakby generowane przez z jednej strony science, z drugiej strony humanities, tak? Czyli twarde nauki, powiedzmy, eksperymentalne i z drugiej strony trochę miękkie nauki humanistyczne i rozdźwięk pomiędzy tymi kulturami, tak? Mamy właściwie dwa magisteria, które funkcjonują sobie niezależnie, tak? Nam, powiedzmy, naukowcy eksperymentalni sobie coś tam gadają, humaniści gadają sobie, te rzeczywistości się nawzajem nie przenikają. Trzecia kultura to jest taka sytuacja, gdzie okazuje się, że naukowcy eksperymentalni, czyli science, zaczynają się wypowiadać nie tylko w sferze science, ale także w sferze humanities i w sferze filozoficzno-światopoglądowej. Wyprowadzając pewne ogólne metafizyczne wnioski, konsekwencje, no zobaczymy co, z science, pokazując, że właściwie nauki humanistyczne są sprowadzalne do science. Mało tego, filozofia i metafizyka to już w ogóle dawno powinny pójść do lamusa, tak? Dwa cytaty tutaj pokazujące, na czym polega to napięcie, z jednej strony z Bertranda Russella, z drugiej strony z Petera Medervara. No i teraz już do rzeczy. Tu będzie dosyć duży cytat z Jacka Marcińca, znaczy na tym i następnym slajdzie. Ja nie będę tego oczywiście całego czytał. Generalnie spróbuję to streścić. Nowożytna nauka, tak jak ją rozumiemy dzisiaj, oczywiście ze wszystkimi przemianami, którym ona podlega, począwszy tam od czasów Galileusza, Newtona, Keplera i tak dalej, oparta jest o pewien paradygmat, który wyznaczany jest właśnie czymś takim jak naturalizm metodologiczny, tak? A mianowicie pewna metoda naukowa, pewna metoda badania rzeczywistości, która z założenia ma być wolna od kontekstów filozoficzno-światopoglądowych. Mało tego, która ma dotyczyć, no, ze względu właśnie na pewne założenie metodologiczne, ma dotyczyć pewnych obszarów rzeczywistości. Krótko mówiąc, ów naturalizm metodologiczny, najkrócej mówiąc, za chwilę będzie o nim więcej, ma polegać na tym, że próbujemy maksymalnie rzeczywistość wyjaśniać w oparciu o metody dostępne nam w ramach samego świata. Trochę takie hasło wyjaśniać świat samym światem, tak?
czy wyjaśniać maksymalnie naturalnie, bez odwołania się do jakichkolwiek supranaturalnych instancji, Bóg, dusza, absoluty różne i tak dalej, i tak dalej, tak? To jest związane z pewnym solidnym ascetyzmem metodologicznym nauki. Wszelkie nadużycia dotyczące tej metody polegają na tym, kiedy ktoś próbuje uzasadniać jako tezy naukowe tezy, które wykraczają poza ową przyjętą metodologię. Tu jest to świetne, ten fragment dlatego mi jest bardzo przydatny z Jacka Marcińca, bo tu zostaje świetnie pokazane, że ostatecznie to się sprowadza do przekraczania, znaczy inaczej, utożsamiania naturalizmu metodologicznego z naturalizmem ontologicznym. To znaczy, krótko mówiąc, utożsamiania metody z rzeczywistością i wyciągania wniosków metafizycznych z założeń metodologicznych. Bardzo, bardzo, bardzo prosto mówiąc. I teraz, Marciniec wskazuje, że można podać przynajmniej trzy współczesne zakresy takiej ideologizacji i idolatryzacji. A, zapomniałem dodać, że słowo idolatryzacja to nie jest żaden mój ekwilibrystyczny zabieg językowy. To jest taka troszkę trawestacja terminu Józefa Rzeczyńskiego o metodolatryzacji, to znaczy kulcie metody. Tak? To znaczy metodę przestajemy traktować jako środek do czegoś, tylko traktujemy jako prawie że rzeczywistość samą w sobie. I teraz, te trzy zakresy są następujące. Próby naukowego uzasadniania ateizmu, czyli wyrugowania generalnie w sposób naukowy religii. Co ciekawe, także filozofii, dlatego że niejaki Stephen Hawking filozofię odsyła generalnie do archeologii i twierdzi, że nam dzisiaj nauka jest w stanie udzielać odpowiedzi na właściwie wszystkie pytania. Hawking jest, czy był koryfeuszem wiary w teorię, w możliwość stworzenia teorii wszystkiego. Druga kwestia to są próby naukowego uzasadnienia ateizmu. Ten spór w kontekście nauka, religia jest bardzo silny, zwłaszcza w klimacie anglosaskim. Tak? Chociażby w kontekście inteligentnego projektu właśnie. I trzecia rzecz, to nawiązanie być może trochę do poprzedniego wystąpienia, a mianowicie zanegowanie w ogóle demarkacji między nauką a czymkolwiek innym i sprowadzenie właściwie nauki do dokładnie takiego samego elementu kulturowego jak filozofia, literatura, poezja, no co, czego świetnym kazusem jest prowokacja Alana Sokala, pewnie Państwu znana, czy anarchizm metodologiczny Feyerabenda, tak? Czyli generalnie to jest wszystko takie poetyckie, trochę gadanie, nie ma, że między wierszem a teorią naukową zasadniczo nie ma większej różnicy, tak? Dwa bardzo ważne terminy, które się na dole pojawiają, żeby było jasne. To, co ja w tej chwili robię, nie jest żadnym zwartym wykładem. Mam wrażenie, że Państwo to zauważyli. Ja raczej chcę wywołać dyskusję na temat pewnego problemu. To jest potwornie duży obszar, którego ja dotykam. I tym bardziej właśnie mam wrażenie, że to wywołanie dyskusji ma polegać na tym, że żeby zobaczyć, że ideologizacja i idolatryzacja w nauce związana jest z bardzo dużym zawężeniem przestrzeni, w której się nauka dzieje. To znaczy wybrania pewnego sposobu rozumienia nauki, pewnego sposobu działania się nauki w kulturze i w społeczeństwie, powiedzenia to i tylko i wyłącznie to tak jest, z zupełnym pominięciem całej reszty. Dwa bardzo ważne terminy. Pytanie o scjentyzm, bo on się pojawia cały czas gdzieś tam w tytule. Proszę zauważyć, że scjentyzm, a scjencja
To są jednak zasadniczo różne rzeczy. Tak? Sciencja to jest po prostu nauka, natomiast scjentyzm to już jest pewna ideologia, to jest pewna ideologizacja nauki i pewna forma wykorzystania nauki w celach powiedzmy światopoglądowych. Tak? I teraz bardzo fundamentalne pytanie, czy istnieje coś takiego jak światopogląd naukowy albo filozofia naukowa? Czy w ogóle można o czymś takim mówić? Tu też pewnie fajnie to się komponuje z poprzednimi wystąpieniami, dlatego że my niedawno w Polsce przerabialiśmy system, który dosyć mocno próbował się uprawamacniać, odwołując się do tak zwanego światopoglądu naukowego, tak? Czy to nie jest w ogóle generalnie wewnętrzna sprzeczność, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Teraz szybciutko dosłownie. Problematyka naturalizmu metodologicznego. Ja tylko próbuję pokazać konteksty, w których on jest niesamowicie problematyczny, a jednocześnie jest fascynujący. Bo drodzy Państwo, jak to jest, że jeśli weźmiemy, nie wiem, przedstawicieli różnych wyznań religijnych, czy weźmiemy przedstawicieli różnych psychologii, czy przedstawicieli różnych, nie wiem, filozofii światopoglądów, to nie jest tak, że oni się pokłócą za 2 godziny. Oni się pokłócą w punkcie wyjścia, w ustaleniu najbardziej fundamentalnych pojęć. Czy twoja religia jest na pewno taką religią jak moja? Czy to, co ty nazywasz filozofią, to w ogóle jest filozofia? Bo ja tak naprawdę ubrałem filozofię. To, co ty robisz, to nie jest psychologia i tak dalej, i tak dalej. A proszę zauważyć, że naukowcy w sensie science dziwnym trafem są w stanie współpracować ze sobą niezależnie od tego, jakie wyznania religijne reprezentują, jaki światopogląd, i często jaką aksjologię. To jest niesamowity fenomen nowożytnego paradygmatu naukowego. Co nie znaczy, że bezproblemowy, dlatego że potwornym ograniczeniem, i to jest, mam wrażenie, tu jest miejsce na ową ideologizację, niedostrzeganie tego ograniczenia, jest to, że takie spotkanie różnych naukowców jest możliwe tylko przy bardzo wąskim rozumieniu metody, której sukces jest zawdzięczany jednej prostej rzeczy. Ona ma być testowalna. Zresztą to jest dosyć ciekawe, bo ja trochę literatury przejrzałem też na temat naturalizmu metodologicznego w nauce. Państwo nie znajdą do końca wyjaśnienia, czym on właściwie jest. Czy to jest założenie filozoficzne, światopoglądowe, hipoteza robocza, którą w pewnym momencie można odrzucić, dogmat, aksjomat. Co to właściwie tak naprawdę jest? To znaczy, nauka przyjmuje pewne uniwersalne reguły gry, natomiast nie bardzo wiadomo, czym te reguły gry są, i nie bardzo wiadomo, czym je ostatecznie uprawomocnić. Bo ja za chwilę pokażę, też nie ma czasu na to, żeby to analizować, że konsekwentne zadanie filozoficznych pytań o naturalizm metodologiczny pokazuje, że on jest bardzo ciężki do samouprawomocnienia. I obarczonym paradoksami samoodniesienia, tak? No bo proste pytanie, czy naturalizm metodologiczny jest metodologicznie naturalistyczny, albo czy jest naukowy? No ale jeśli o naukowości ma świadczyć naturalizm metodologiczny, to pytanie jest, czy... Nie? Sami Państwo widzą pewne paradoksy. Czy naturalizm metodologiczny można wyjaśnić samym naturalizmem metodologicznym? I tak dalej, i tak dalej. Proszę pamiętać, że jeśli tym czynnikiem, który w znacznej mierze decyduje o naukowości nauki, jest właśnie naturalizm metodologiczny, to potem naturalizm za każdym razem można sobie naukę podstawiać i zadać pytanie, czy science są uprawomocniane na gruncie science? Czy można stestować testowalność, powiedzmy, science, i tak dalej, i tak dalej. Popadamy w pewne bardzo silne paradoksy. Weszliśmy już w czas dyskusji. Wiem, to 2 minuty dosłownie, ja to przeskoczę. Dosłownie damy to chyba 2 czy 3 slajdy, tak? Pojawia się pytanie, czy istnieją granice metody naturalizmu metodologicznego, a mianowicie, czy da radę pokazać takie obszary,
w których ewidentna jest ideologizacja, naturalizmu metodologicznego. Ja skorzystam szybciutko z trzech propozycji, które pokazuje Michał Heller. Heller mówi mianowicie o problematyce istnienia, czyli fundamentalne kwestie metafizyczne, ostateczne podstawy racjonalności, a mianowicie odwołując się do Popera, Heller w różnych swoich publikacjach próbuje pokazać, że racjonalność, do której odwołuje się nauka, jest, czy na gruncie, który jest możliwa nauka, jest nieuzasadnialna w ramach samej tej racjonalności, tylko musimy ją przyjąć jako pewien postulat moralno-metodologiczny. I trzecia rzecz to jest zagadnienie sensu i wartości. No i co, tu już jest ostatni wątek. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną podstawową rzecz. Nauka, chyba tak samo jak każda ludzka działalność, ostatecznie w jakiejś mierze jest ukierunkowana na próbę znalezienia ostatecznego wyjaśnienia, mianowicie takiego, które nie będzie już potrzebowało kolejnego. Tak? A mianowicie jakiejś pierwotnej danej, nagiego faktu, jakiejś bezwarunkowości. Znowu nawiązuję do wcześniej dyskusji z Sebastianem Gałęckim. Czy jest to możliwe w ramach nauki? Obawiam się, że nie, dlatego że sam fenomen nauki domaga się wytłumaczenia. No a przyjęcie, że nauka jest w stanie wyjaśnić samą naukę, no to proszę zauważyć, że w tym momencie lądujemy w no bardzo ciekawej tezie, a mianowicie takiej, która wydaje się być kwintesencją właśnie w moim przekonaniu ideologii i ideologizacji nauki. To znaczy, że wszystko można wyjaśniać wszystkim. Tak? I wyjaśnienia w stylu jest tak, bo tak jest. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że owo poszukiwanie bezwarunkowości ostatecznie tym jest. To znaczy, że ludzkie poznanie zawiera pewien postulat bezwarunkowości. To znaczy, żebyśmy znaleźli takie wyjaśnienie, które jest wyjaśniane na gruncie tego wyjaśnienia. Co, tyle chyba. Nie wiem, czy to było strawne, znośne, czy nie. Ja się trochę zgubiłem. Dziękuję. Pytań. Proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie światopoglądowej tezy w nauce. Przykład światopoglądowej tezy w nauce. Bo to na początku była mowa o tym, że tego typu tezy są w science, w twardej nauce. Ja mam problem z jedną rzeczą, właśnie między innymi z tym naturalizmem metodologicznym, bo pytanie jest, czy on sam nie wyrasta jednak z pewnej wizji... Prosta rzecz, na jakiej podstawie myśmy założyli, że metoda eksperymentalno-matematyczna jest zdatna do badania rzeczywistości? No na tej podstawie, że jest skuteczna. A przy pomocy czego weryfikujemy skuteczność? No przy pomocy tego, że jestem w stanie konstruować teorię, na jej bazie robić predykcje i sprawdzać, czy rzeczywistość odpowiada. Dobra, zgoda. Tylko, bo wydaje mi się, że to w ogóle nie jest teza światopoglądowa, tak mi się wydaje. Bo jasne, ja też mam wątpliwości co do tego. Ja też mam co do tego wątpliwości, natomiast... To jest takie pytanie, między innymi Heller postawił jakiś taki problem, który mnie niesamowicie zszokował. Czy na przykład, żeby uprawiać naukę, trzeba założyć realne istnienie świata? Heller twierdzi nie, dlatego że każdą tezę naukową można opatrzeć prefiksem, znaczy poprzedzić prefiksem. Jeśli istnieje świat, to na gruncie naszego sposobu poznawania tego, co rozumiemy przez świat, coś tam. Są z kolei naukowcy, którzy będą twierdzili, no nie, moment, jak przyjmiemy, że świat jest generalnie iluzją i nie istnieje coś takiego jak realna rzeczywistość, no to drugi wątek, który moim zdaniem się bardzo... Ale ja się z tobą zgodzę, bo ja mam sam duże wątpliwości co do tego. Druga teza to jest kwestia adekwatności, pytanie o adekwatność między teoriami naukowymi a rzeczywistością. Tak? Tu jest spór między innymi chociażby o tak zwany realizm naiwny i realizm krytyczny. To znaczy, na ile nasze konstrukcje
teoretyczne, no bo my dobrze wiemy jednak, że to nie jest nigdy tak, że ta nauka jest w 100% eksperymentalna. To znaczy my eksperymentujemy zawsze przez pryzmat jakiejś teorii, tak? Einstein to gdzieś powiedział, że właściwie to teoria wyznacza, co my mierzymy, czy co my badamy. To nie jest tak, że nauka się dokonuje w czystej indukcji, nie? Siadam, 5 doświadczeń i z tego teorię wytwarzam. No i teraz pytanie jest, jak się mają konstrukty teoretyczne, które nazywamy teoriami, modelami naukowymi i tak dalej, do rzeczywistości? Czy one generalnie są zakorzenione w tej rzeczywistości, czy my się kręcimy tylko i wyłącznie w naszych konstrukcjach poznawczych? Znaczy widzę, że się nie przekonuję, ale spokojnie, ja sam nie jestem do końca do tego przekonany. To w takim razie trochę brutalnie. Tylko z drugiej strony zapytam inaczej. Jeśli to nie są założenia światopoglądowe, to jakie? No bo zdajesz sobie, że nauka się nie wydarza jednak w próżni. To znaczy my coś przyjmujemy jakąś aparaturę, przyjmujemy język opisu. Dlaczego na przykład przyjmujemy język matematyczny, tak? I tak dalej. Zakładamy, to jest dosyć ciekawe, zakładamy jakąś korelację między naszą strukturą poznawczą, a strukturą świata. No i teraz okej, załóżmy, że to nie są te założenia światopoglądowe. To pytanie jest jakie? Michale, pozwolisz, że przeniesiemy to pytanie do metodologiczne, epistemologiczne, jakie? Bo jeszcze tutaj mamy pytania. Bo wiem z pana wystąpienia, to nie było ważne, to pokazanie, że nieuprawnione jest przejście od założeń metodologicznych do test metafizycznych. Teraz taka jedna... Nie, moment, jest uprawnione pod jednym warunkiem, że jest uprawnione pod warunkiem, że jestem w stanie jednocześnie pokazać, że od tego momentu to są tezy metafizyczne i one nie wynikają w sposób konieczny z założeń metodologicznych, bo one mogą wynikać, ale nie ma jakby oczywistego przejścia. Dlatego, że stosuję taką metodę, to świat jest taki. No właśnie taki sens ścisły wynikania metodologii, że takie wynikanie jest wątpliwe zazwyczaj. Tak, to w moim przekonaniu jest ewidentnie wątpliwe i w momencie, kiedy ktoś twierdzi, że ono jest konieczne, no to dokonuje pewnej... Znaczy inaczej. Jeszcze raz, ma do tego święte prawo, natomiast w momencie, kiedy mówi to jest teza naukowa, no moim zdaniem przekracza jednak obszar nauki w tym momencie. Znaczy traktuje jako naukę coś, co nauką nie jest. Oczywiście w ramach paradygmatu tego, no wróć tego, bo jak sobie zmienimy paradygmat, no to być może to by się działało inaczej, nie? No tak. Taka wątpliwość ma sens pod warunkiem, że taka trywialna uwaga tutaj, że w ogóle istnieje, że w ogóle metafizyka ma sens. Jeżeli nie ma sensu, to możemy po prostu odpuścić płazem takie sądy naukowców na temat ich wyobrażenia o świecie. Natomiast jeżeli ma sens, to wydaje mi się, że wynika z czegoś, co nazywa się błędem indukcji, ale niekoniecznie może być uznawane za błąd, ale o tym za chwilę. Że po prostu uogalniamy N przypadków na całość. Tak? Okej. No ale teraz pomyślmy o czymś takim, że jest coś takiego jak kompensacja naszego w naszym działaniu pomiędzy dokładnością a szybkością. To znaczy czasami musimy poświęcić dokładne badanie na rzecz szybkości, czyli innymi słowy, żeby naukowiec mógł sformułować jakąś nową hipotezę na temat jakiejś tam sfery badań, to musi czasami przyjąć musi popełnić ten błąd indukcyjny, to znaczy musi jakby założyć w swojej głowie, że to, co w poprzednim badaniu stało się dla próbki N, dzieje się dla wszystkich i teraz sprawdźmy, czy tak jest. A więc jakby rozumiem, że to wychodzi o to, żeby naukowiec jakby nie rozpowszechniał tego światopoglądu naukowego, albo żeby to był tylko światopogląd. Natomiast ja chcę tylko podkreślić tyle, że zazwyczaj w głowie tych ludzi jest takie przekonanie, że to dzieje się wszędzie, ale okej, ja mam do tego dystans, to jest tylko moje takie założenie robocze. To założenie robocze jest metafizyczne. No, załóżmy, że badamy, króliki pod względem jakiegoś tam zachowania i teraz chcę sprawdzić, czy to
to samo, ta sama właściwość, tą samą właściwość prezentuje jakaś inna grupa zwierząt. Tak? No to za tym przekonaniem stoi założenie takie metafizyczne, że ta własność dotyczy wszystkich. Tak, że ją mogę ekstrapolować, tak? Tak, tak. Znaczy, ja powiem to jest, tak. To jest ten błąd indukcyjny, z którego cały czas się jakby poprawiamy. Okej, okay, ja powiem w ten sposób. Ja jestem głęboko przekonany akurat. To jest oczywiście teza metafizyczna, że jednak w minimalnym stopniu w metafizyki nie ma ucieczki. Z bardzo prostego względu. To znaczy twierdzenie o bezsensowności metafizyki też jest tezą metafizyczną. Przy oczywiście szerokim rozumieniu metafizyczności. Mało tego, mam wrażenie, że właśnie z tymi problemami metodologicznymi jest o tyle ciekawa sprawa, że z jednej strony mówi się, że tak, to jest pewna hipoteza robocza, my mamy świadomość pewnej ideologizacji w nauce, to znaczy tego, że musimy upraszczać, tak, musimy modelować i tak dalej, ale gdyby ktoś na serio dzisiaj wysunął postulat, no dobra, no ale czy naturalizm metodologiczny jest rzeczywiście jedyną podstawą nauki, spróbujmy to rozszerzyć, to nagle się okazuje, że hipoteza robocza zaczyna odgrywać społecznie rolę dogmatu, z której nie bardzo wiadomo, kto chciałby zrezygnować. Czyli z jednej strony wiemy dobrze, że to jest zręczne narzędzie, ale narzędzie, które jednak wyznacza pewną, czy jest mocno oparte na pewnej, na pewnej aksjologii. Ja broń Boże nie postuluję w tej chwili, żeby się tego pozbyć. To w ogóle nie o to chodzi. Mało tego, ja tak najbardziej uważam, że naukowcy mają święte prawo do głoszenia test metafizycznych, nie wiem, powiedzmy światopoglądowych i tak dalej. Tylko broniłbym jednak choćby minimalnej płaszczyzny demarkacji. No, obawiam się, że stwierdzenia na przykład chociażby Dawkinsa w stylu jeśli istnieje Bóg, to on musi być poddawany, to on musi dać się, jego istnienie musi dać się zweryfikować metodą eksperymentalną, matematyczną. Jeśli nie daje się, to znaczy, że on nie istnieje. No jest ewidentnym przykładem naruszenia takich granic, tak? To znaczy, to jest próba nagięcia całej ewentualnej rzeczywistości, jaka istnieje, do jednej metody.